Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym Daily Vlogu. To już chyba ostatni vlog w tym miesiącu. A w związku z tym moje zobowiązania wobec Was, czyli projekt Denko. Mam tutaj oczywiście przygotowaną torbę i zaraz będę Wam o wszystkim opowiadać. Ale słuchajcie, chyba pod koniec zeszłego miesiąca, pod koniec grudnia, jak robiłam Denko, tak wspominałam Wam, że no nie wiem, czy w styczniu to będą jakieś produkty, czy coś się pojawi, ile będzie tych zużyć, bo tu wyjazd, bo coś tam. Słuchajcie, uzbierała się cała torba. Nie chcę nic mówić, ale ja to w ogóle i tak uważam, że rekordzistą w zużywaniu kosmetyków jest moja mama. Bo czasami zastanawiam się, co ona robi z tymi kremami, czy ona je po prostu je. Ale ja czasami też zużywam naprawdę sporo tych produktów. Więc mam tutaj wszystko przygotowane i już się za to zabieramy. Też pokażę Wam coś fajnego i będzie też mała niespodzianka. Także słuchajcie, lecimy. Za oknem po prostu jest taka pogoda, tak leje deszcz. Ach, dobra. Lecimy, lecimy. Już Wam wszystko mówię co i jak. Kto nie widział filmu 7 dni 7 stylizacji, to oczywiście nie wie o mojej nowej fryzurze. Chociaż ci, co obserwują mnie na Instagramie, to też już doskonale wiedzą co i jak. Także tak obcięłam włosy, w związku z tym mam też pewne plany, zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. Lecimy, lecimy. Zaczynamy. Lakier do włosów, który zużyłam w tym miesiącu, no oczywiście, że Nivea, nie mogło być inaczej. Nie dostałam tego mojego granatowego, więc znowu musiałam kupić ten Diamond. Ale wiecie, że ja ten granatowy jednak najbardziej lubię. Natomiast teraz używam granatową wersję. Cena jego w ogóle podskoczyła masakrycznie. Nie wiem dlaczego aż tak, ale w Rossmanie po prostu cena tego lakieru jest bardzo wysoka. I mam wrażenie, że chyba trochę zmienił się zapach. No, takie odnoszę wrażenie. Wybaczcie też, jeżeli będzie zmieniało się światło, no bo mówię, mamy taką pogodę, że różne rzeczy tutaj mogą się dziać. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale dobra, skoro jesteśmy przy włosach, to słuchajcie, lakier. Zużyłam dwa produkty, które Wam już pokazuję, do pielęgnacji włosów i też Wam je już wcześniej pokazywałam. Są to szampon i odżywka od marki Kevin Murphy, właśnie z tej różowej serii Angel. Ostatnio ktoś pod moim filmem z moją aktualną pielęgnacją włosów zostawił komentarz, że bardzo drogie kosmetyki i dostępne w większości online. Słuchajcie, jeśli ja nagrywam film, w którym opowiadam Wam o mojej aktualnej pielęgnacji, na przykład włosów, czy o mojej aktualnej pielęgnacji twarzy, to znaczy, że są to kosmetyki, które ja stosuję, a nie Wy. I mogą to być kosmetyki drogie i mogą to być kosmetyki dostępne online. W pielęgnacji moich włosów jest tak, że ja stawiam szczególnie na specjalistyczną pielęgnację włosów, bo wiem, że ona po prostu moim włosom służy. Pielęgnacja naturalna się u mnie nie sprawdza. Bardzo tanie kosmetyki drogeryjne u mnie się nie sprawdzają. Ja nie jestem włosomaniaczką, ale słuchajcie, no stosujmy w pielęgnacji, czy to twarzy, czy włosów, takie produkty, które mają dawać nam efekty, po których widzimy, że jest fajne działanie i na przykład włosy wyglądają tak, jak nam zależy, a nie dlatego, że coś jest modne, coś jest promowane, coś jest, nie wiem, przez na przykład włosy maniaczki bardzo mocno gdzieś tam reklamowane. No wy wiecie doskonale, jakie ja mam podejście w tym temacie. Także zużyłam dwa świetne produkty od Kevin Murphy, do których wracam regularnie. I słuchajcie, zużyłam już kolejne opakowanie szamponu specjalistycznego Illa Hair, o którym już Wam wspominałam. Szampon prewencyjny, który ma wzmacniać włosy i zapobiegać nadmiernemu wypadaniu. Są materiały na jego temat na moim kanale, na Instagramie, jest analiza składu na moim blogu i jak pokazałam Wam ten szampon, to oczywiście zrobił on wielkie wow. Ten szampon wiem, że sprawdzają i testują również, kurczę, jak tu się dziwnie jakoś tak, wiecie co, prześwietla. Testują i sprawdzają
No wybaczcie, no wybaczcie, muszę was tutaj podotykać w kamerze, żeby mnie tak nie prześwietlało, bo mnie to strasznie irytuje. Więc wracając do szamponu. Szampon testują i sprawdzają również fryzjerzy, którzy twierdzą, że to jest naprawdę genialny produkt. Już nie mówię o trychologach, którzy po analizie składu między innymi i przejrzeniu badań widzą, że to jest naprawdę genialny produkt. I słuchajcie, ja oczywiście mam już w zapasie nowe opakowanie, ale na razie tego opakowania, widzicie jak ono pięknie wygląda, nie ruszam, ponieważ zabrałam się za wcierkę i lacher. O, proszę. 5-tygodniowa kuracja w formie serum do stosowania na skórę głowy. Kończę kurację i przechodzę na szampon. Nie stosuję tych dwóch produktów razem, bo efekt może być zbyt mocny, zbyt intensywny, lub też możecie nie zauważyć efektu przy stosowaniu tych dwóch produktów. Oczywiście to nie jest tak, że wy nie możecie stosować tych dwóch kosmetyków razem. Oczywiście, że możecie, ale ja już na podstawie mojego doświadczenia, przyjrzenia składów, badań i tak dalej, proponuję wam, żeby właśnie w ten sposób używać, czyli najpierw stosujemy kurację, intensywną, skoncentrowaną kurację na skórę głowy, kończymy kurację i przechodzimy na szampon, żeby podtrzymywać efekt, kontynuować tak jakby, stosujemy szampon na przykład przez 3 miesiące, a później możemy wrócić do wcierki. Lub też, jeśli nie stać was na wcierkę, korzystacie z szamponu. Chociaż ja uważam, że raz na jakiś czas pojawiają się tak genialne promocje, tak świetne kody rabatowe i zniżki, z których naprawdę warto korzystać, zrobić sobie zapas, kupić sobie więcej tych produktów, bo cenowo wychodzi to świetnie. A w związku z tym, że obcięłam włosy, postanowiłam, że zadbam o nie mocniej, czyli wprowadzę więcej produktów specjalistycznych, różnych produktów na skórę głowy, na moje włosy. Jeśli będziecie chcieli, to wam oczywiście o tym opowiem, więc dajcie znać. Także szampon i odżywka Kevin Murphy, szampon specjalistyczny i lacher, nowe produkty, które się u mnie pojawiły, czyli znowu szampon i wcierka. No i słuchajcie, lecimy dalej, bo jeszcze mam tutaj kilka produktów, których chcę z wami omówić. I teraz tak, przejdziemy do pielęgnacji ciała, czyli wykończyłam genialną piankę od marki Rituals, przepraszam. To jest pianka z tej żółtej serii, ja tę serię uwielbiam w okresie letnim, ona tak fajnie działa na zmysły, także pianka wykończona. Wykończyłam do ciała również taki olejek pod prysznic do ciała, Soul Flow. Nie wiem, czy kojarzycie tę markę. Ja w ogóle dostałam kilka produktów do przetestowania właśnie od tej marki, do sprawdzenia gdzieś w jakiejś paczce po jakichś chyba targach czy coś takiego. No i wiecie co, stosowałam ten produkt, ale ja nie zauważyłam jakichś genialnych efektów. Już nie mówiąc o tym, że mamy tutaj zapach soczystej pomarańczy z kardamonem, który w ogóle mi się tak nie kojarzy. W ogóle dla mnie nie pachnie to ani pomarańczą, ani kardamonem, ani żadnym jakimiś tam przyprawami. W pewnym momencie po prostu zaczęłam dodawać ten olejek do kąpieli w wannie i fajnie się pienił, ale też nie było jakiegoś takiego, wiecie, efektu wow. Także olejek jak olejek, nic złego oczywiście ze skórą się nie stało, ale też nie mogę powiedzieć, że był jakiś rewelacyjny. I następny produkt do ciała, który zużyłam, był w kalendarzu adwentowym, grudniowym, również marki Rituals, czyli ten oto balsam taki kremowy do ciała z serii Sakura. I słuchajcie, tak się zakochałam w zapachu tego balsamu, w tym jak on pracuje na skórze, jaką ma formę, konsystencję, fajne składniki aktywne, ale też ten zapach, boski zapach, który utrzymuje się tak długo na skórze, że jak wieczorem po prostu nakładałam go na moje ciało, to chodziłam i Jezu, jak to pachnie. No i oczywiście kupiłam pełnowymiarowe opakowanie, ale o pielęgnacji ciała będzie w innym filmie. Także świetny, genialny balsam, który zużyłam. No i myślę, że teraz możemy już przejść do pielęgnacji twarzy. Zanim to zrobimy, to jeszcze zapachy. Słuchajcie, zużyłam perfumy od marki Dior, a dokładnie Pure Poison
Wiecie, że ja tę perfumę uwielbiam i mam już nowe opakowanie, które stoi o tamtam. Ale co chciałam powiedzieć, ktoś ostatnio się mnie pytał, co dostałam w prezencie na święta, że pokazywałam taką torbę z Diora, że byłam na zakupach wtedy. Słuchajcie, no ja pokazywałam, że kupiłam sobie kolejną, po prostu zrobiłam sobie autoprezent, jak to się mówi, kupiłam sobie kolejne opakowanie właśnie tych cudownych, wspaniałych perfum. Także ja je kocham od wielu, wielu lat. Z tej całej serii Poison dla mnie te są po prostu najpiękniejsze. Także zużyłam to opakowanie i słuchajcie, zużyłam jeszcze jeden zapach, a mianowicie od marki Eisenberg wersję Delicate, czyli te takie nowe zapachy, które pojawiły się w ofercie marki. Przepiękny, świeży, kwiatowy zapach na dzień. Jeśli czegoś takiego szukacie, takiego wyjątkowego, co długo utrzymuje się na skórze, to jak najbardziej polecam Wam ten zapach. Nawet przytoczę Wam taką sytuację, bo byłam kiedyś w galerii i nagle okazało się, że w tym samym dniu Paweł Borkowski, którego doskonale znacie, pracował w Douglasie i tak się spotkaliśmy, przechodząc po prostu. Ja wychodziłam, on wchodził, gdzieś tam przechodził, no i zaczęliśmy rozmawiać i w pewnym momencie Paweł do mnie mówi: czym ty tak pięknie pachniesz? Co to za zapach? Ja mówię: no widzisz Paweł, to jest właśnie to jest właśnie Eisenberg Delicate. Także piękny, taki subtelny, delikatny, kwiatowo, delikatnie owocowy zapach, kobiecy, piękny na dzień, długo, bardzo długo się utrzymuje. Ok, i została nam pielęgnacja twarzy i teraz tak, zużyłam opakowanie kojącego micelarnego płynu z biofermentami od Shelly. Pokazywałam Wam w którymś denku, że przetestowałam sobie taką mini wersję, zainwestowałam w dużą wersję, i chyba kupię kolejną. No po prostu uwielbiam ten płyn, słuchajcie. Swoją drogą jego zapach, który bardzo, 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 bardzo lubię. Ale przede wszystkim to, że jest to płyn micelarny do cery wrażliwej i ma tutaj bardzo fajne stężenia substancji aktywnych, jak między innymi ten bioferment z owsa, uwaga, aż 15% plus aloes, 98,6% substancji pochodzenia naturalnego. Jest to polska marka, która właśnie ma w swojej ofercie produkty z biofermentami i bardzo fajne substancje aktywne z nimi połączone. Zresztą ja o Shelly też Wam opowiadam już od jakiegoś czasu i podoba mi się to, że ten tonik rzeczywiście nie podrażnia, nie ma takiego efektu, który pojawia się na przykład przy serum czy przy kremie, takiego delikatnego mrowienia. Także super, świetnie doczyszcza okolice oczu, nic mi się tutaj w tej okolicy nie dzieje, a ja mam wrażliwe oczy. Czyści praktycznie wszystkie rzęsy. Znaczy, czyści rzęs z praktycznie wszystkich tuszy, o tak chciałam powiedzieć, bo testowałam z różnymi produktami specjalnie, żeby sprawdzić, jak zmywa. No naprawdę, ja osobiście jestem bardzo z niego zadowolona i tutaj słuchajcie, tak dla przypomnienia szybko, oczywiście wszystkie produkty marki Shelly dostaniecie w sklepie internetowym na stronie marki, ale macie je również dostępne w Hebe i na przykład jak sobie wejdziecie na Hebe online, to możecie sobie zakupić w bardzo dobrej cenie dwa takie toniki za jednym zamachem. I to też jest świetne rozwiązanie. Ok, a skoro jesteśmy przy Shelly, to słuchajcie, zużyłam również bioaktywny krem naprawczo odmładzający. Ja o tym kremie Wam oczywiście opowiadałam. Bardzo, bardzo fajny krem, bardzo fajne substancje aktywne, bardzo fajne działanie na skórze, połączone jeszcze z serum z tej samej serii, daje już w ogóle świetny efekt. Ale słuchajcie, zmieniło się opakowanie tego kremu. Opowiadałam też o tym na Instagramie. Nie zmienił się skład. Tutaj wszystko jest tak jak było, konsystencja, zapach, wszystko jest tak samo. Natomiast zmieniło się opakowanie. Dlaczego zmieniło się opakowanie? Bo marka nawet chyba u siebie na Instagramie o tym informowała, że opakowanie szklane to jest świetna opcja. Świetna opcja, oczywiście dzięki temu mamy taki, powiedziałabym, bardziej luksusowy kosmetyk. Ale niestety czasami okazywało się, że ta pompka, która tutaj jest, nie wyciąga do samusieńkiego końca, do ostatniej kropelki produktu, konsystencji. Dlatego też marka postawiła na opakowania Airless, które do samego końca wyciągają konsystencję, wyciągają właśnie tą formułę. Także zużywacie naprawdę do ostatniej kropelki produkt i uważam, że jest to świetne rozwiązanie, bo przecież my klienci chcemy do końca zużywać kosmetyk, który kupujemy w jakiejś określonej cenie, więc ja jestem jak najbardziej na tak, nowe opakowanie.
Zużyłam również serum. I uwaga, to jest w ogóle moje bardzo duże zaskoczenie. Marka Clarins Double Serum, większość z Was ten produkt bardzo dobrze zna. Słuchajcie, ja kiedyś go używałam, kiedy on tylko pojawił się w ofercie. I szczerze, jakoś nie byłam specjalnie nim zachwycona. Jakoś nie mogłam powiedzieć, że w ogóle efekty były jakieś takie wow, że widziałam, że ta moja skóra wyglądała super. Nie wiem, co się stało. Czy marka jakoś poprawiała skład? Czy poprawiała konsystencję? Czy po prostu moja skóra teraz, w tym momencie wymagała takiego działania? Jak zaczęłam stosować to serum, to po prostu po tygodniu to było jakieś wow. Zacznijmy od tego, że konsystencja tego produktu wcale nie jest taka bardzo, bardzo olejowa, ale to jest taka przyjemna przyjemna konsystencja takiego olejku, który stopniowo wchłania się w skórę, ale nie pozostawia aż takiej tłustej warstwy, lepkiej, takiej klejącej. Więc dla osób, które nie lubią takich formuł, to będzie świetne rozwiązanie. Ma też bardzo przyjemny zapach. Można sobie tutaj wybrać opcję dozowania mniejszą lub większą. I to też jest świetna sprawa, bo na przykład mniejszą stosujemy tylko na twarz, większą twarz, szyja i dekolt. Ale to, jaka staje się potem skóra, miękka, taka gładka, przyjemna w dotyku, właśnie nie tam po pierwszym użyciu, dwóch użyciach, ale już po tygodniu stosowania, to wcale nie dziwię się, słuchajcie, że kiedy pokazałam pierwszy raz gdzieś ten produkt u siebie, dużo dziewczyn do mnie napisało, nie no, to w ogóle jest wow. Pamiętam doskonale, kiedy dziewczyny mówiły, wiesz, zakochasz się w tym produkcie. Ja w ogóle, dla mnie to jest serum numer jeden. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie pielęgnacji bez tego kosmetyku. I nie dziwię się Wam, że tak dobrze na niego reagujecie, bo nawet składniki aktywne, które tutaj mamy i ten lipidic system w połączeniu z tym hydric i lipidic system, trudne nazwy, naprawdę fajnie działa na skórę. I jeszcze jeśli na przykład nałożycie na to krem, to też mamy fajne połączenie. Albo jeśli macie skórę mieszaną, tak jak ja, i użyjecie wieczornej pielęgnacji bez kremu. No naprawdę godny zaufania, warty inwestycji produkt. I myślę, że do niego jeszcze kiedyś wrócę. Chociaż mógłbym mieć jeszcze lepsze opakowanie, bo w tej cenie oczywiście oczekujemy dużo. Niestety nie udało mi się go do samiusieńkiego końca zużyć. Po prostu już tej resztki takim, no tam odrobina jeszcze zostało, ale już po prostu nie dało się go wyciągnąć. Krem, a w sumie to dwa kremy, słuchajcie. Krem z witaminą C od marki Dermaceutic. To jest marka, która pojawiła się w mojej pielęgnacji jakiś czas temu, kilka miesięcy temu. Przetestowałam już kilka produktów, marka profesjonalna, taka powiedziałabym bardziej zaawansowana dla osób, które szukają profesjonalnej pielęgnacji. Jestem na etapie testowania i sprawdzania tej marki, bo wy wiecie, że ja lubię marki profesjonalne, gabinetowe, niszowe, które mają możliwość pielęgnacji dla klienta detalicznego, dla klienta, który korzysta na przykład z zabiegów, chce mieć pielęgnację uzupełniającą, albo po prostu dla klienta wymagającego, który stawia na kosmetyki profesjonalne. Więc marka Dermaceutic jest u mnie w pielęgnacji, stosuję, sprawdzam, testuję i za jakiś czas wydam na jej temat werdykt. Ale na razie kilka tych produktów, które przetestowałam, całkiem dobrze się u mnie sprawdzają. No i oczywiście hit hitów, jeden z bestsellerowych kosmetyków marki Yonel, a dokładnie krem przeciwzmarszczkowy numer 1 Lift Krem, który ma w sobie również retinol, bogata, świetna konsystencja, pięknie pracuje na skórze, technologia, a dokładnie nanotechnologia, nanodyski, wnikanie głębsze substancji aktywnych w naszą skórę, dzięki czemu mamy jeszcze lepsze działanie, produkty przeznaczone dla skór wrażliwych, tak opracowane, żeby był ten efekt widoczny w szybkim czasie, płacimy za jakość, za substancje aktywne, za świetny produkt. No oczywiście też po części za opakowanie, te piękne kobiece z kokardką, całą tą oprawę, ale jednak najważniejsze jest to, co mamy tutaj w środku. Wy wiecie, że ja kocham markę Yonel, to jest nasza polska marka, wysokopółkowa, selektywna, zaawansowana, genialna marka i nie dajcie się, słuchajcie, zwieść tym niektórym opiniom,
które gdzieś tam krążą w internecie, że wszyscy producenci korzystają z tych samych substancji aktywnych i wszyscy jakościowo, wszyscy korzystają z tych samych dostawców, bo to jest po prostu totalna bzdura, wciskanie wam kitu i ściemy, że kosmetyki tak mają, bo słuchajcie, ostatnio nawet gdzieś tam wrzuciłam w aplikacji dla przykładu, takie porównanie. Czy Bigos wykonany z kapusty kiszonej, kupionej gdzieś w Auchan, w jakimś takim kubełku, zmieszany z najtańszą śląską kiełbasą, do tego dodane mrożone grzyby, tanie wino i tak dalej, będzie tak samo smakował jak Bigos na kwaszonej kapuście z takich, wiecie, beczek, do tego dodane grzyby, które sami zbieracie i suszycie, do tego kiełbasa swojska domowej roboty, dobre jakościowo wino i tak dalej. No przecież chyba każdy inteligentny człowiek powie, że nie będzie tak samo smakował. Co z tego, że mamy składniki o podobnych nazwach, kiedy te składniki są zupełnie inne? I co z tego, że mamy Bigos o tej samej nazwie, kiedy jeden drugiemu jest nierówny? Tak samo jest w kosmetykach. A dodam więcej. Osoby, które wygłaszają teorie, takie teorie, że wszyscy producenci korzystają z tych samych dostawców i z tak samo jakościowych składników i wciskają wam kity, że kosmetyk jest drogi, bo jest on rozdawany influencerom albo inwestowane są pieniądze w reklamę i dlatego trzeba na was zarobić, to ja się pytam, skąd ta osoba ma takie informacje? No powiedzcie mi, czy ona kontaktuje się z każdym z producentów, ale więcej, myślicie, że producenci tej osobie podają takie informacje? No błagam was. Błagam, po prostu bądźcie świadomi i inteligentni tego, co mówią ludzie i wierzcie naprawdę, nie wierzcie we wszystko, co wam gdzieś tam mówią i te bzdury, które wam gdzieś opowiadają tylko dla zdobycia popularności, wywołania jakichś kontrowersji albo po prostu zazdrości, oczerniając jakąś markę, bo nie dostaje się od niej paczek PR-owych albo nie ma się z nią współpracy. To jest w ogóle temat na inny film, ale ostatnie trzy produkty. Wybaczcie, to denko chyba dzisiaj będzie jakieś wyjątkowo długie. Dobrze, że robię je w daily vlog. Plastry. Plastry na wypryski od Pixi. Kompletnie niewarte zakupu i inwestycji. Filtr, który oczywiście zużyłam od marki SVR Filtr 50+, Blur w tej takiej opcji z kolorem, który po prostu uwielbiam. I opakowanie kremu do rąk z 20% masłem shea od marki L'Occitane. Koniec, słuchajcie, koniec, dobrnęliśmy do końca, pokazałam wam wszystkie produkty styczniowe. Nie będę wam zostawiać do nich linków, chociaż jeśli chcecie, to mogłabym pomyśleć o tym, żeby na przykład przy tych denkach zostawiać wam linki do wybranych produktów, takich, które naprawdę warto używać, które u mnie się sprawdziły. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo oczywiście to jest dla mnie dodatkowa praca, ale jeśli chcecie, to możemy tak zrobić, że w tych projektach Denko w opisach będę zostawiała linki tylko do tych wybranych, naprawdę wartych zaufania wyjątkowych produktów, które mi się sprawdzają, żebyście już mogli później sobie tam kliknąć, wejść, zobaczyć jaka cena, jakie składniki aktywne i tak dalej. Czekam na wasze komentarze w tym temacie, a ja słuchajcie, ogarniam dzisiejszy dzień, mam trochę pracy przed komputerem, muszę złożyć kilka rolek i chciałabym jeszcze pojechać dzisiaj do Złotych Tarasów, bo podobno pojawiła się świetna promocja na te mydełka piankowe od Bath & Body Works, czyli 2+2. Wiecie, że ja kocham te mydła i mogłabym sobie zrobić zapas, więc jeżeli jest jeszcze ta promocja i ona działa, to byłoby super. Więc jeśli uda mi się coś kupić, to później wam pokażę. Dobra, kończę i zapraszam na dalszą część dzisiejszego filmu.
Dobra, jestem w domu i słuchajcie, powiem tak. Nie wiem, gdzie jest ta promocja 2 plus 2. Może przez internet, jak zamawiacie i kupujecie mydełka. Na miejscu okazało się, że była promocja. 3 mydła za 60 zł. Tutaj widzicie mój rachunek, bo tu jest oczywiście doliczona torba. 3 mydła za 60 zł, ale te wybrane mydła, oczywiście, które były przecenione, więc nie wybieracie z całego asortymentu, to jest raz, a dwa, rzeczywiście była taka promocja, że na przykład 2 mydła kosztowały tyle, 3 mydła kosztowały tyle, a 4 mydła tam chyba koło 100, 3 mydła chyba 99, a 4 mydła około 120 zł. Tak mi się jakoś wydaje. I wtedy można było wybierać z wszystkich dostępnych mydeł, oprócz tych, które były na przecenie. Więc ja skorzystałam z tej promocji 3 mydła za 60 zł. Wybrałam sobie właśnie takie, które idealnie pasowały mi zapachem. Ja lubię te mydła piankowe, nieżelowe. One oczywiście też wchodziły w tą promocję. Wybór nie był jakiś tam, powiedzmy, zbyt duży, ale sprawdziliśmy z Maxem i tak naprawdę te trzy zapachy najbardziej nam podpasowały właśnie z tych piankowych. Także zapas jest i na razie nie planuję kupowania żadnych więcej medał, bo te spokojnie starczą nam na jakiś czas. Także, no cóż, nie załapałam się na promocję 2 plus 2, ale skorzystałam z innej promocji, więc jeśli ta promocja 2 plus 2 gdzieś jest, no to mówię, może jest w internecie, natomiast ja nie lubię zamawiać szczególnie produktów myjących przez internet, bo po prostu nie znam ich zapachów. Dobra, koniec mojej paplaniny kosmetycznej. Zabieram się za resztę w ogarnięciu dzisiejszego dnia. No kochani, jak już dzisiaj jesteśmy w tematach trochę kosmetycznych, to już niech tak zostanie i ten film będzie taki w tematach kosmetycznych. Herbatkę mam, drugą, mała przerwa od pracy. Czekajcie, muszę tutaj sobie kamerkę trochę podciągnąć do góry, żeby było mnie lepiej widać, bo chciałam wam coś pokazać. Przede wszystkim cieszy mnie ogromnie fakt, że pomysł z filmem, z testem płatków pod oczy, tych najtańszych płatków pod oczy, bardzo przypadł wam do gustu. Będą kolejne filmy właśnie w takim klimacie. Słuchajcie, dostałam też od was kilka wiadomości na Instagramie i komentarzy pod tym filmem z prośbą, żebym przetestowała płatki Lanbena. Właśnie przed chwilą dotarł kurier. Proszę, moi drodzy. Nie jedno opakowanie, a trzy. I jeszcze była krówka. Bo weszłam sobie na sklep Minty i zobaczyłam, że te płatki właśnie tam są dostępne. Zamówiłam trzy rodzaje. Chyba były cztery albo pięć dostępnych. Natomiast te najbardziej mnie zainteresowały, bo były też w świetnej cenie. Przecenione na około 30 zł, jakoś tak. Więc słuchajcie, wzięłam sobie do testowania płatki Lanbena z witaminą C, nawilżające, rozświetlające. Następnie płatki z retinolem nawilżające pod oczy. O. I wzięłam sobie płatki Hydra Gel Gold Black. Te. Także słuchajcie, zabieramy się za testowanie płatków i za jakiś czas dam wam znać, bo chciałabym przygotować dla was film z taką moją polecajką płatków w dobrej cenie, ale właśnie pakowanych w ten sposób, czyli płatków pakowanych po 60 sztuk, 30 par w takich opakowaniach, zanurzonych w takich słoiczkach, bo znalazłam na przestrzeni ostatniego roku świetne płatki pod oczy, naprawdę w bardzo dobrych cenach, więc będzie na pewno takie porównanie, tylko dajcie mi trochę czasu, żebym ja sobie też przetestowała te płatki i zobaczymy, czy umieszczę je na tej liście właśnie tych świetnych, kosmetycznych, w miarę dobrych cenowo i fajnych produktów, ale chciałam dzisiaj poruszyć jeszcze jedną ważną kwestię. Otóż wrzuciłam już na moim Instagramie informacje na ten temat i pomyślałam, że jeszcze wrzucę tutaj. Już jakiś czas temu, w zeszłym roku, pokazywałam wam przepiękne studio Alicji, Studio Polish Your Brand, w którym między innymi odbywają się wystawy,
warsztaty, sesje fotograficzne i nie tylko. I informowałam Was o tym, że w tym roku chciałabym właśnie w tym studiu organizować spotkania z Wami. I wrzuciłam informację o tym, że już 10 lutego, jest to sobota, o godzinie 11, odbędą się moje pierwsze warsztaty świadomej pielęgnacji z Wami. I dlatego pomyślałam, że dzisiaj Was o tym poinformuję tak oficjalnie, bo być może ktoś z Was będzie tym zainteresowany. Co to są za warsztaty? Warsztaty przede wszystkim, na których chciałabym Was wprowadzić w takie właśnie tajniki świadomej pielęgnacji. Nauczyć Was tej świadomej pielęgnacji. Bo niestety w internecie jest cała masa bzdur, cała masa błędów. Widzę to w komentarzach, gdzie ludzie gdzieś mi czasami piszą. Widzę, co się dzieje na tym YouTubie i tak dalej, w internecie, na Instagramie, już nie mówiąc o TikToku. Tam to już w ogóle jest jakaś masakra. A ja jako kosmetolog, tak nieskromnie powiem, z jakimś doświadczeniem i w pracy w mediach, i w pracy z ludzką skórą, i z dyplomami, z kursami, z szkoleniami, chciałabym wyjść do Was właśnie z taką nauką świadomej pielęgnacji, pokazać Wam między innymi na przykład, jak łączyć w domu świadomą taką pielęgnację domową, na przykład z różnymi fajnymi, dobrymi, domowymi zabiegami. Mówię tutaj o masażach, o jakichś gadżetach i tak dalej. Na co zwracać uwagę przy zakupie kosmetyków? Czym się kierować? Bo świadoma pielęgnacja, kochani, to nie jest tylko czytanie składu. Zresztą ja mam na ten temat swoją własną opinię. Ale to jest dobieranie kosmetyków do potrzeb Waszej skóry. Świadoma pielęgnacja to jest znajomość własnej skóry. Ale jak ją znać? Jak wiedzieć, jak te kosmetyki dobierać? Jaką tą pielęgnację stosować? Czym się kierować? Kiedy iść na przykład na zabiegi? Kiedy iść do dermatologa, a kiedy iść do kosmetologa. I mnóstwo takich rzeczy, które chciałabym Wam przekazać właśnie na tych warsztatach, w takiej pigułce, spotkać się z Wami i o tym po prostu porozmawiać. Więc będzie ta część teoretyczna, będzie część praktyczna, gdzie też pokażę Wam, no nie mogę Wam wszystkiego zdradzić, ale pokażę Wam fajne rzeczy. Będzie część, w której będziemy mogli sobie porozmawiać, napić się pysznej kawy, herbaty, skosztować jakieś słodkości. Będzie też właśnie taka część dla nas, ale przede wszystkim spotykamy się w małym gronie, więc tak naprawdę ilość tych miejsc na warsztaty jest bardzo mocno ograniczona. Oczywiście uczestnicy warsztatów wyjdą nie tylko z dużą dawką wiedzy, ale w gratisie mają ode mnie spersonalizowany plan pielęgnacyjny i dostaniecie też gratisy. Tam takie upominki z warsztatów, że tak powiem. I teraz uwaga, słuchajcie, najważniejsze. Cena warsztatów jest po prostu śmiesznie niska. Jak na to, co chcę Wam dać i co chcę Wam przekazać, na ceny, jakie są nie tylko za takie warsztaty w Warszawie i tak dalej, ile płacicie za warsztaty online. Więc wyjątkowo te pierwsze warsztaty w genialnym miejscu będą w kwocie 150 zł od osoby. Dobrze usłyszeliście, 150 zł od osoby. To jest cena tylko i wyłącznie na te pierwsze warsztaty. Więc im szybciej się zgłosicie, tym lepiej dla Was, bo tak jak mówię, ilość miejsc jest bardzo mocno ograniczona. Także zapraszam Was do kontaktu na mojego maila lub też do kontaktu na Instagramie, do skrzyneczki, do wiadomości na Instagramie. Ja jestem, słuchajcie, bardzo podekscytowana, bo to będą takie pierwsze moje warsztaty z Wami. Więc będzie to okazja, żeby się poznać, żeby się zobaczyć, spędzić ze sobą miło czas, ale też czegoś się nauczyć i coś z tego wszystkiego wynieść. No, także chyba tyle. Będę o tym oczywiście jeszcze przypominać. Czasu trochę jest. Ja wiem, że w niektórych miejscach w Polsce wypadają chyba ferie świąteczne, zimowe. Ale może uda się Wam zorganizować sobotę, żeby się ze mną spotkać, tych kilka godzin, żeby się ze mną spotkać, bo następne takie warsztaty planuję najprawdopodobniej dopiero w kwietniu.
I tak jak mówię, cena za te warsztaty też będzie zupełnie inna. No, także zachęcam Was do kontaktu. Słuchajcie, ja idę teraz ogarniać siebie, bo tak jak mówię, zrobiłam już chyba, myślę, że już koniec pracy na dzisiaj. Więc idę ogarniać siebie. Pewnie Max zrobi jakąś kolację. Później może obejrzę jeden odcinek serialu, który aktualnie oglądam, ale na razie Wam nie zdradzę, nie powiem jaki, bo jeszcze nie wiem, czy jest wart tego, żeby Wam go polecić. Później książka i idę spać, bo to był fajny dzień, dużo się działo, ale najwięcej było w nim pracy, której Wy tutaj nie widzieliście. Natomiast mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas dzisiaj z tym moim vlogiem. Obawiam się, że kurczę, ten vlog będzie strasznie długi dzisiaj, więc mam nadzieję, że jakoś go przeżyjecie. No, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Myślę, że następny będzie już kosmetyczny. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, buziaki. Pa!